Idą trzy mrówki przez pustynię. Jedna ma sandały, druga książkę, a trzecia krzyczy: orgazm, orgazm! Znacie to? Orgazm to takie fajne uczucie. Dzień dobry, kochani. Witam na moim kanale Sabina Wolter, Love and Intimacy Coach. Chciałabym dzisiaj porozmawiać właśnie o orgazmach, a dokładnie o rodzajach orgazmów. Na mojej liście wyodrębniam ich 7, ale nie ograniczajmy się. Świat jest znacznie szerszy i bogatszy niż nam się wydaje i inne po prostu mogą jeszcze nie być nazwane. Numer 1. Orgazm łechtaczkowy. Orgazmy łechtaczkowe są takim bardzo fajnym wstępem do dalszej zabawy i postrzegam je jako element gry wstępnej. One są bardzo bogate w swój potencjał, bo można doznać jednego, potem 10, 20 innych i kolejnych. Ale nie zapominajmy, że warto skupiać się na tym punkcie, ale nie cały czas. To nie jest jedyny punkt na mapie kobiecego ciała, który ma taki potencjał. Ale oddajmy też jej cześć, bo to jest jedyne takie miejsce w ludzkim ciele, które służy tylko i wyłącznie do rozkoszy. Jedyne takie. No i oddajmy też jej to, że no, niemalże do połowy lat 90., do początku na pewno, kwestionowano w ogóle jej istnienie, podczas gdy do tego czasu wysłaliśmy już ludzi na Księżyc, więc hello. Podczas gdy każdy z nas, kto się urodził, ma lub miał kontakt z łechtaczką. Okej. Okay. Łechtaczka byłaby bardzo zawiedziona, widząc, jak ludzie ją traktowali przez stulecia. Więc bawmy się nią, odkrywajmy, co potrafi, jak dużo i w jaki sposób. Orgazmy łechtaczkowe są przyjemnym, takim nagłym wybuchem, są takim spuszczeniem napięcia, dosłownie, rozpuszczeniem takiego czegoś, co się nosiło w ciele i może było już nawet takie ciążące. Łechtaczka jest bardzo fajnym punktem, który daje takie odpuszczenie. Drugie na mojej liście są orgazmy sutkowe. Każda z nas, każda z kobiet, mająca piersi, mająca sutki, może ich doświadczać. Orgazmy sutkowe są może trochę trudniejsze do osiągnięcia i ciut mniej intensywne od innych, o których zaraz będę mówić, ale są taką piękną niespodzianką. Jeżeli dać sobie tę przestrzeń, czas i cierpliwość i jednostajne, przyjemne masaże, dotyk, ściskanie, a potem już mocniejsze, nawet podszczypywanie. I naprawdę skupić się na tym, żeby to było w atmosferze cierpliwości i przyjmowania rozkoszy. To ten orgazm może przyjść bardzo nagle i może Cię mocno zaskoczyć. Naprawdę polecam i warto eksplorować to ciało, bo ono ma znacznie większy potencjał niż mogłoby się wydawać. 3 na mojej liście. Orgazmy analne. Trochę mniej oczywiste i trochę z takim odium, no wiesz, ale to jest pupa, no nie, więc tamtędy to raczej jest wyjście niż wejście, więc chyba nie bardzo. Lub przekonanie w postaci, no w każdym pornolu to widać, więc to jest po prostu fe. Lub też przekonanie w postaci, no jestem przebojową, zdrową, młodą kobietą, więc w moim arsenale mam też seks analny i robię to kilka razy w miesiącu. Z takim podejściem się po prostu tego nie dozna. Orgazmy analne przychodzą, gdy pozwolisz sobie na całkowite poddanie się. Na całkowitą ufność. Takie orgazmy wymagają ufności. I można by się zdziwić, bo w końcu no, wejście do pupci może nie być jakimś takim specjalnie jednoznacznie kojarzonym miejscem z rozkoszą, a jednak jeżeli pozwolić sobie na to, żeby potraktować całe Twoje ciało z należytym mu szacunkiem, to tę samą energię można przenieść właśnie na seks analny i na eksplorowanie dosłownie tej właśnie części ciała, Twojego anusa, bo tam też jest rozkosz. Bardzo nieuświadomiona, ale ona też tam jest. Orgazmy analne są takie wybuchowe. Jeżeli miałabym je do czegoś porównać, to są jak taki nagły wybuch po prostu i są nieoczekiwane i przynoszą też takie niesamowite rozluźnienie. I to poczucie bliskości i powiązania jest tym bardziej duże, że dotyczy właśnie tej części ciała. Na pewno nie warto się zamykać. Spróbujcie, cieszcie się, bawcie się.
Eksplorujcie. Czwarty na mojej liście jest orgazm z punktu G. Punkt G jest bardzo ważnym punktem, a w zasadzie strefą na ciele kobiety. Jeżeli jest umiejętnie stymulowany i pobudzany, to potrafi też wytworzyć orgazm z ejakulatem. To jest ta kategoria porno, która nazywa się squirt, ale nie sugerujcie się tym, bo ejakulacja może mieć miejsce bez orgazmu. Jest bardzo pięknie i przyjemnie, kiedy ejakulacja ma miejsce wraz z orgazmem, ale orgazm może być również bez ejakulacji. I wszystkie te kombinacje są super ekstra i są świetne do zabawy. I gdybym miała porównać do czegoś orgazmy z punktu G, to one są głęboko oczyszczające. One dają takie odczucie, jakby przez nogi przebiegła taka fala takich iskierek do góry, a potem nagle nastąpiła taka wielka detonacja. Myślę, że coś bardzo podobnego mogą odczuwać mężczyźni, gdy dochodzą do orgazmu, ale nie wiem, nie jestem mężczyzną. Niemniej te odczucia, tak jak rozmawiam z mężczyznami, są dość podobne w opisie. Orgazm z punktu G jest wspaniałym przeżyciem, bardzo polecam poszukać go i sprawdzać, jakie pieszczoty przynoszą Ci przyjemność i nauczyć tego swojego partnera. Każda kobieta ma punkt G, każda kobieta może dochodzić z punktu G. Każda kobieta może ejakulować. Zapewniam. To jest kwestia ćwiczenia. Pozwól sobie. Piąty na mojej liście. Orgazm szyjkowy. Orgazm szyjkowy dla mnie to jest taka królowa orgazmów. Orgazm z szyjki macicy, bo to mam na myśli mówiąc szyjkowy, to jest orgazm, który bierze się z bardzo powolnego, delikatnego pieszczenia. Bardzo rytmicznego i delikatnego tak naprawdę, niemalże muskania palcem, penisem, dildo czy cokolwiek, właśnie szyjki macicy. I ta bliskość, która towarzyszy temu orgazmowi, jest niezwykła, jest nieporównywalna do niczego innego. To są orgazmy, gdy dochodzi czasami do płaczu, do takiego wyzwolenia energii, jakiego nie ma nigdzie indziej. Orgazm z szyjki macicy jest niesamowitym wstępem do rozkoszy. A rozkosz, którą przeżywa się w ten sposób i nie deprecjonuję, że jeden orgazm jest lepszy od drugiego, ale akurat te, które biorą się z szyjki macicy, one dają taki kop energetyczny, że potrafią cię nieść kilka dni, a nawet tygodni po. I nie ma takiej substancji, a wiele przeszło przez mój system, nie jestem z tego dumna, ale tak było, która dawałaby równie niesamowite odczucia. Także warto dać sobie ten czas, cierpliwość i energię na to, żeby eksplorować się i sprawdzać, jakie pieszczoty, które pieszczoty, w jakim natężeniu, w jakiej powtarzalności są dla Ciebie najlepsze. I pamiętaj, poddanie się i zostawienie kontroli za drzwiami sypialni jest kluczowe w tym momencie. Zaufanie jest najważniejsze. Ten moment, gdy mówi się o przyjemnościach i zapomina się o punkcie szóstym. Orgazmach całocielesnych. To jest taki rodzaj orgazmów, który angażuje całe ciało. Poprzez kolejne pieszczoty, przez kolejne jeden, kilka może orgazmów, które biorą się z innych punktów i dochodzi się do takiego momentu, w którym każdy centymetr kwadratowy skóry staje się ekstra wrażliwy. Są takie sytuacje i kobiety, z którymi pracuję, mężczyźni, z którymi pracuję i ja sama również, dochodzimy do takich wniosków i takich odczuć, gdzie ciało nagle staje się tak bardzo otwarte, tak bardzo ufne, tak bardzo wiedzione tym poddaniem, które wynika z braku kontroli, zostawieniem jej gdzieś dalej, że reaguje automatycznie na każdą pieszczotę znacznie bardziej. I ostatnim na mojej liście są orgazmy energetyczne. I one są bardzo ciekawe. I zdarza mi się słyszeć takie poglądy i przekonania, że no seks z seksem, orgazmy orgazmami, ale nic nie może się równać z tym, co można osiągnąć podczas medytacji, podróży astralnych albo świadomego śnienia. Nie ma takich rzeczy, które mogłyby być lepsze od tego. Orgazm energetyczny właśnie jest czymś takim. To jest moja opinia i moje odczucie. Ale ta sama fala rozkoszy, która wznosi się poprzez ciało,
ta sama fala rozkoszy przychodzi wraz z tym, jak otwiera się Twoja esencja, Twoja dusza. I ten, kto doświadczył tego, wie, o czym mówię. Nie rozróżniam w tym momencie, czy orgazm energetyczny jest lepszy, bo jest jakby niecielesny, a jednocześnie odczuwalny w ciele, od tego, czy orgazmy cielesne są z kolei gorsze, bo dotyczą właśnie ciała. Zostawmy takie podziały, bo kompletnie nam nie służą. Nie ma czegoś takiego jak dobre i złe. Albo coś jest przyjemne i nam służy, albo coś jest takim, co spowalnia nasz rozwój i blokuje. No i chciałabym w ten sposób zakończyć tę listę i mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego z tego zestawienia i podzielcie się, które orgazmy dla Was są najprzyjemniejsze, które już osiągacie, a których się właśnie uczycie. I nie zapominajcie, to jest zawsze proces i warto mieć po prostu i otwartą głowę, i ciało. Odwołuję też na dół pod opis mojego filmu. Tam jest odniesienie do mojej tantrycznej medytacji serca, która otwiera na bliskość i intymność, jak i na tantryczną praktykę bliskościową, żebyście mogli doświadczać się w takiej jedności. Praktyka jest zarówno dla par, jak i solo. A gdybyś czuł lub czuła, że jest coś, o czymś chciałabyś porozmawiać, podzielić się, lub coś, co blokuje cię przez taką pełnię doznań, to napisz do mnie i spotkajmy się. A tymczasem życzę przyjemnego, dobrego, soczystego czasu, jak zawsze. Do usłyszenia, do zobaczenia.